Siemanko, z tej strony Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym odcineczku stworzymy sobie awatar Pomni. Jest to taka laleczka, która trafiła do cyrkowego świata. Nie wiem, czy już to widzieliście, ale u mnie na kanale będzie się tego pojawiało coraz więcej. Słuchajcie, jeśli chcielibyście Brookhaven i historyjki z Pomni, to dawajcie znać w komentarzach i żeby to zrobić, to my musimy mieć taki właśnie awatar. Dlatego stworzymy dzisiaj sobie Bellę Pomni. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Jeśli tak, to zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie też kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. A my tutaj musimy wpisać Pomni i zobaczcie, to jest właśnie taka laleczka, która trafiła do cyrku właśnie. I spójrzcie, ona na przykład taka jest, Pomni, ona ma różne oczy, no zależy od emocji po prostu. I to nie jest nasze całe przebranie, ona będzie obok mnie, jak sobie to założymy oczywiście, spójrzcie. I my musimy podobnie dzisiaj wyglądać jak ona, więc sobie kupimy właśnie takie stroje i stworzymy z siebie Pomni. Mamy tutaj już głowy i różne oczy, zobaczcie, tak to wygląda, więc myślę sobie, że kupimy tą głowę albo tą. Nie wiem, czym one się różnią, bo w sumie są bardzo, bardzo podobne. No dobra, te oczy troszeczkę może inne są, więc sprawdźmy, jak to na mnie będzie wyglądało. Dobra, całkiem spoko. I to oczywiście kupujemy. Za 50 robuxów to spoko, tyle mamy. Myślę, że już sobie to założymy, więc ściągniemy nasze włosy. Dobra, mamy to. I teraz słuchajcie, musimy sobie zrobić strój. Więc z powrotem lecimy do awataru i wbijamy tutaj Pomni. Ja już widziałam, że są w ogóle one mega tanie za 5 robuxików. Taki exit jako trail też sobie można kupić, albo może taką aurę, bo ta Pomni bardzo szuka właśnie wyjścia z tego dziwnego świata cyrkowego, nie chce tam być, nie ma pojęcia, jak się tam znalazła, więc słuchajcie, to jest taka już cała historia z tym i myślę, że ona będzie się rozwijać i rozwijać. Jest mnóstwo postaci, jak na przykład taki królik Jax. Sądzę, że to się tak rozkręci, jak na przykład Huggy Wuggy albo Rainbow Friends, więc naprawdę będzie, słuchajcie, się działo. Tutaj mamy stroje właśnie tej Pomni, góra, dół, ale wiecie co, o tutaj jest taki ładny strój z takimi ładnymi cieniami w ogóle, ale tutaj jest bardzo podobny z serduszkami, tylko że faktycznie my musimy wyglądać jako ta Pomni i my nie mamy ogólnie serduszek w stroju, więc kupimy sobie chyba, słuchajcie, o nawet taki strój za 5 robuxów, kupujemy i zakładamy. Ona jeszcze na rękach ma rękawiczki, słuchajcie, jedna jest czerwona, druga jest niebieska, więc tym bardziej mi przypomniało te całe uniwersum Huggy Wuggy, ale dobra, lecimy, słuchajcie, dalej i myślę, że możemy sobie też w ten sposób spróbować znaleźć jakieś właśnie takie rękawiczki, że prawą, wiecie, czerwoną, a lewą niebieską, tak jak ona tu ma, ale nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że się coś takiego uda tutaj znaleźć. Dobra, w takim razie tak, blue, o może tak, znajdźmy, okej, jest! I ubierzemy sobie, słuchajcie, rękawice. Wow, i są nawet takie podobne do niej właśnie, spójrzcie. Można sobie wziąć na przykład rękawicę lewą, niebieską, to wtedy będzie tak jak ona tutaj ma, i rękawicę prawą, czerwoną, ale słuchajcie, mamy tutaj takie rękawiczki i one już obydwie są innego koloru, ale chyba to nie są takie ręce właściwe, ale to nieważne, więc sobie słuchajcie, spróbujemy. Zaraz to porównamy z prawdziwą Pomni. Okej, mi się wydaje, że ja to sobie wezmę. Co prawda do mojej figury jakieś takie duże te rękawice, ale to co? Za 50 robuxów, oh my god, te rękawice więcej kosztowały niż w ogóle ten główny strój. Ale okej, mamy to już, więc jesteśmy ubrani i pamiętajcie, prawa ręka to jest u mnie niebieska rękawica, więc teraz sobie porównajmy z Pomni, jak ona ma. No ona ma tutaj rękawicę prawą
czerwoną, ale myślę, że to jest ogólnie taki mały szczegół. Więc tak, słuchajcie, wyglądamy właśnie jak ta pomni. Cały strój mamy, ogólnie włosy i tak dalej. No to też byśmy sobie mogli kupić, ale jednak 100 robuxów za taki efekt to uważam, że jest bardzo, bardzo dużo. Też można sobie zmieniać w ogóle wyrazy twarzy, jak widzicie. Więc całkiem spoczko, tylko ja się zastanawiam, jakby było, gdybyśmy, słuchajcie, weszli do Brookhaven i czy tam właśnie już da się zaciągnąć troszeczkę strojów. Musimy to sprawdzić. Ogólnie powiem wam, że w Robloxie tutaj szukając właśnie wyglądu pomni, to pomni niby ta oryginalna ma czerwoną rękawicę prawą, natomiast jak szukam sobie w grafice w internecie, to słuchajcie, na odwrót jest, czyli tak jak my mamy, że prawa rękawica jest niebieska. Dobra, teraz przechodzimy, słuchajcie, do Brookhaven i jestem ciekawa, czy tam będziemy tak fajnie wyglądać jak teraz i czy tam też można sobie znaleźć pomni. O, zobaczcie, już jesteśmy w Brookhaven. Spójrzcie, jaka piękna pomni ze mnie jest. Zobaczcie, jedyne co jeszcze. Okej, muszę sobie zresetować charakter oczywiście. Pyk, jestem pomni i teraz potrzebuję sobie pomalować całe ciało na biały. I jeszcze się jakoś zmniejszyć, bo niby jestem najwyższa, ale jakoś to jest niewymiarowe. I teraz, słuchajcie, jestem pomni w Brookhaven, ale fajnie wyglądam, więc słuchajcie, spodziewajcie się właśnie historyjek pomni w Brookhaven. A teraz ja jestem jeszcze ciekawa, czy jak wpiszemy, to coś będziemy mieli. Tak, zobaczcie, wy sami możecie się przebrać teraz za pomni, nie wydając robuxów z tego, co widzę. Spójrzcie, spójrzcie, jak tego jest. O, i tutaj można sobie założyć exit i nie płacić 100 robuxów. I nawet buźki będziemy sobie mogli zmieniać. Jak sobie bym usunęła tamtą, to potem bym mogła mieć każdą inną. Sprawdźmy sobie te buzie, bo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Tylko że ja teraz muszę sobie usunąć to, dobra. I teraz sobie wpiszemy pomni. Dobra, i teraz tak, no można mieć to. Wiadomo, można mieć taką minę, ale super to wygląda. Ona też miała taką głowę, tylko że ona jest teraz bez czapki, ale można sobie założyć czapkę. Ale ja wolałabym o tak od razu wszystko naraz. Spójrzcie, jak fajnie. Też miała taką minkę w tej całej animacji. No naprawdę jest tutaj wiele różnych. O, nawet i taka jest. Zobaczcie, to jest naprawdę super teraz zrobione, że nie trzeba w ogóle wydawać robuxów, a można sobie to ogarnąć po prostu za darmo w Brookhaven. No ale wiadomo, ja sobie kupiłam. Jest nawet Jax, ale my dzisiaj Jaxem nie jesteśmy. Więc tak, słuchajcie, wygląda pomni. Dajcie znać, czy wiecie, o co chodzi z tą całą animacją, czy ją już oglądaliście i czy wam się podoba. Mi się wydaje, że będzie to hicior, widzowie. Także ja będę w tym momencie wyglądać w ten sposób. Ale super, ale super. Także słuchajcie, no ja wydałam dzisiaj robuxiki, bo chciałam sobie awatar ogólnie zrobić, ale jeśli wy będziecie chcieli nie wydawać pieniążków, to możecie właśnie zrobić sobie tak w Brookhaven za darmożkę strój. Jak wam się podobało, to zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie też kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. A to był właśnie taki wstęp do historyjek z pomni. Ja się z wami żegnam. Pa, pa!